No sprawdzimy. Były tam kiedyś metrowe szczupaki. Ten gatunek nas dzisiaj interesuje. Kurczę. No, no fajnie to wygląda. To już... Na pewno więcej zamieszania robi w wodzie, nie? A to zdecydowanie. To jest branie i to na tą wielką przynętę. Ale to jest chyba taki... Popatrz, jak idzie. Patrz, 80 cm, taka prawie że metróweczka. Słuchajcie, wkrętkę. Pustą wkrętkę na bardzo krótką wodę. Turkuć! Ale zęby ma. Ale zły. Zły. Z umiarem, o. Wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Ryby, 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 witajcie. Taki trochę zachmurzony dzień, ale uśmiechy na twarzach są. Jest ze mną ekipa. Kornelek, Mikołaj, Maciek z tyłu. Także w takim składzie mkniemy na rzemień, będziemy spinningować. To jest na dość takim szybkim spontanie. Zresztą jest godzina po 11. Na 12 się umówiliśmy, że tak mniej więcej się spotkamy. Kto ma ochotę, oczywiście kilka godzin porzucamy. No sprawdzimy. Były tam kiedyś metrowe szczupaki. Ten gatunek nas dzisiaj interesuje, więc większe przynęty, porządne spinningi, porządne pleciony i mkniemy. Także widzimy się nad wodą. No i co? Jest trochę osób. Nie ma tragedii. No, dużo wątpliwych miejsc. Także git. Jest, Kuba. Już? Ale masz, kurde, to widzę na konkrecie. No te wędki mam na konkrecie, jeszcze trzymam w aucie na delikatnie, ale patrz, to później na delikatnie. W porównaniu do ręki. 25 cm. No, a zgadnij, jaką najmniejszą rybę na to miałem, na tego 25 cm. 30? Nie, no to bez przesady, no. Nie, lewo ponad wymiar, chłopak. Tak? No ale kurczę, na takie wielkie atakują? No na razie na takie próbuję. Nie, ja też od dużych zaczynam, może nie od takich, nie, ale... No, a później przejdziemy do mniejszych, mam w tym fałcie mniejsze wędki, może jakiś sandacz. Nie wiem jak to teraz, bo w tamtym roku, od roku czasu tutaj nie byłem. No. Bo było to przyducha. No wiem. I jak widziałem, jakie piękne ryby popadały, jakie sandacze, jakieś szczupaki też. Rok czasu tutaj mnie nie było od tego czasu, bo serce bolało. No i mam nadzieję, jakiś jeszcze tam sandaczek został i później jakieś sandaczyki czy tam coś zobaczymy. Damy radę. Ekipa duża, widzę. No, masz 3 zawodników przywiozłem, jeszcze Szajbuś może przyjedzie, także damy radę. Damy radę na pewno. Zaczynamy od jedynki, tak jak ostatnio, ja tego filmu wam nie pokazałem, co tu ostatnio z chłopakami byłem. Ale po prostu powiem wam z ciekawostek, że tam przejść się nie da już dookoła tutaj tego, bo jest tak zarośnięte tam krzakami, że lipa, ale to najwyżej wrócimy i pójdziemy grobną. Co tam? Zakaz nęcenia. Jest jakiś szczupak ogromny. No, były tutaj, nie? Dalej jest. No, dobra, chodźcie, łowimy, chłopaki. Nagram wam tą patelnię, tego patelniaka, jak pracuję. Fajnie to wygląda. Nie mam takich dużych przynęt. Ile taka jedna kosztuje? Z 5 dych? Nie, no mniej, ze 3 dychy. 3 dychy? No plus zbrojenie. Fajnie to wygląda. To już... Na pewno więcej zamieszania robi w wodzie, nie? A to zdecydowanie. A co, złowiłeś już na taką dużą? Ale tych... pokażę ci zęby. To najlepszy dowód to jest zęby na gumie, nie? A to na tą złowiłeś, tak? Tak, to zależy. Czekaj, gdzie tu było? O. Aha, no, a, no kurczę. O, jakie zębiska. No. Nie, działa. No, działa. I co, mówisz, że na taki wymiarowy? Tak. No takie, wiadomo, różne się trafiały, nie? Na tą gumę. To nie to, że jednego złowiłem, aha, ale moją ulubioną przynętą możesz pokazać na drugiej wędce. Jest tak uniwersalna. I na to chłopaki 30-40 pod metr, gol 20. Tak jak babka wygląda. Tak, tak. W ogóle te babki teraz modne właśnie, w tym sezonie nawet nowe wyszły. I co, mówisz, że to jest najlepsza? Znaczy, moja jedna z ulubionych, aha, bo to jest ten Gobishad od Savage'a. Mhm. A drugą moją ulubioną to jest Bultis od Westina. To aha, są dwie takie przynęty, które można poprawić na płytkiej wodzie, bo ja głównie łowię na płytkich wodach. Nie łowię z opadu zazwyczaj szczupaków. Na płytkiej wodzie jakiś tam, jak widać, wkręcik lekki w brzuszek i pięknie pracuje. Przy wolnym prowadzeniu można zwolnić, przyspieszyć. Po prostu, nie? Sprawdza mi się, więc korzystam. Może dzisiaj siądzie, zobaczymy w akcji. Oby. No wczoraj przeczytaliśmy, że były zawody spinningowe. No. Więc są dwie teorie, albo coś tu może, jakieś wpuszczenie poszło przed zawodami, są ryby, albo po prostu wczoraj po kuli, te co miały wziąć po kulce i tyle, no może być ciężko, ale zobaczymy, walczymy. Tak to jest na wodach związkowych, bardzo taka często spotykana praktyka, zaznaczam, że nie wiem, czy tak to było wczoraj, ale bardzo często się z tym spotkałem i w ogóle nie tylko na tych wodach, gdzie my łowimy, ale w całej Polsce, że przed zawodami są wpuszczane ryby, czyli jest robione tak zwane zarybienie, kiedy ta ryba jest jeszcze ogłupiała i coś bierze, żeby po prostu zawodnicy mieli wyniki na zawodach, nie? Tak się nie dzieje na stawach prywatnych, przynajmniej ja się nigdy z tym nie spotkałem, z taką praktyką, a na PZW to jest standard i norma, więc może, jadąc tu nie wiedzieliśmy, że były te zawody, bo na tablicy tam pisało, że są, że były wczoraj, więc może coś wpuścili i może ta ryba dzisiaj uderzy, więc też
nie zdziwcie się, jak coś złowimy. Trzymajcie kciuki. Idziemy na następne stanowisko. Tutaj? Nie wiem, nie chcemy przeszkadzać, nas jest dużo, tam stoją. No to tutaj stańmy. No to tutaj, dobra. O, tu możecie, chłopaki, stanąć. Jest branie i to na tą wielką przynętę. Ale to jest chyba za grzbiet. Jak idzie. To jest chyba za grzbiet karp, tak na moim się wydaje. Chodźcie, chłopaki, zobaczcie. Jeśli to ale jest szczupak, przywaliło? To jest naprawdę wielki szczupak. Tak? Ale to nie jest szczupak na moje, bo nie było takiego uderzenia na takie duże przynęty, już zazwyczaj jest łupnięcie konkretne. To na tą białą, nie? Tak. I idzie, no szczupak inaczej moim zdaniem. Szczupak odrażnia takiego odjazdu, nie? A tutaj to jest naprawdę mocny zestaw. I tu od razu już był wyjście, no chyba, ale do góry też idzie. Ale jaja. Patrzcie, z multiplikatorem, ja nie łowię na multiplikator. Nie, jak dam cię skarb, to na pewno nie będzie szczupak. Albo kolos jakiś. To spokojnie. Już go teraz nie zepnij. Ja tu już, to jest naprawdę mocny zestaw. Ale może rzeczywiście będzie szczupak. No chyba się. A może sum? Jak dla mnie to jest coś za grzbiet, ale okaże się. I no coś nie małego. Kieracz. Oby nie. Widzicie, jak to jest, chłopaki? Łowimy kurczę ile? Godzina czy dwie i nic i nagle łup. Dziwnie się zachowuje, naprawdę dziwnie. Pierwszy kontakt z rybą. Jedyne, co mi może mówić, że to mógł być jakiś szczupak, ale wątpię, to naprawdę wątpię, to po zacięciu od razu, jak zacząłem walkę, to wyszedł do pośrednia, że musiałem obniżyć kij, żeby nie wyskoczył. O. No ale karby tak nie szedł przecież po powierzchni. To będzie karb chyba. No. Karb? No zobaczymy. Aż mi łapę boli. Szczupak nie jest taki waleczny, no nie wiem, nie chcę też opowiadać ten, ale to na moje to nie jest szczupak. Po prostu. Jest tu za grzbiet coś, jakiś karp zapięty albo nie wiem, półtyga może, nie wiem, czy jest coś na pewno ładnego. Widać na wodzie, jak idzie. Na razie ja go nie mogę kontrolować za bardzo, ale zestaw jest potężny. A wiesz, Kuba, GoPro nie wziąłeś, będziesz się teraz żałował, jak będzie szczupak. No. Bo jeśli ktoś nie wie, to mam też swój kanał Adventure Spinning. O, karp już za grzbiet. Na YouTubie, także jeśli ktoś zainteresowany spinningiem, to zapraszam. Tak, do Kubusia. Może Łukasz da w opisie link, jakby tam się udało. Tylko wyślij mi. Wyślę ci link do kanału Adventure Spinning. Także tam spinning przede wszystkim, ale federek w okresie letnim też czasami. Ale na razie skupmy na rybie. A Kuba, jeszcze wam tylko dopowiem, jak holuję. To jeszcze jak dzieckiem byłeś, pamiętasz, co nas truk do nas kiedyś na rowerze przyjechałeś? Są filmy, pamiętam. Są filmy takie, stali widzowie może cię rozpoznają. Był nawet odcinek, że ty, a ja sam się nie poznaję na tych filmach, Łukasz. W takiej czapce przyjechałeś. Tak, kiedyś. Tak. I był też jak pod Zaporą, tam bardzo ładnie konie wtedy połowiliśmy. No. Tam jesienno konie, ale to było z 5 lat temu więcej. Więcej ile to temu, było. Nie? Ale karp za grzbiet, tak jak myślałem. A ty ile teraz masz lat już, Kuba? 20. 20, no to miałeś 15 lat. To albo Mikołaj, mniej nawet może. To Mikołaj ma teraz 14. To ty w wieku Mikołaja byłeś. No coś koło tego, tak. Jaki tu wyrósł ananas? Spinningista. Karp. A dobry karp, nie? On przynajmniej sobie poholuje, nie? Bo naprawdę no. Siłę ma, co by nie mówić. Zobaczcie, krótka wędka. No nie taka krótka, bo... Ile to jest? No około 2,38 albo 2,36. Coś takiego. Jednoskład tutaj jest łączony. Aha, jednoskład. Jednoskład, no. Znaczy 1 plus 1 to się nazywa, ale blank jest. Mhm. Kornelku, podbierzesz? Dasz radę? No teraz to podbierzesz. Ale ładny. Dobra, i teraz tak w dół daj. W dół. Pionowo. Nie tak, dziubek. O tak. Tak się podnosi. No jest klocek, nie? Nie byliśmy przygotowani na karpia, więc nie wzięliśmy takiej olbrzymiej maty, no, ale mamy taką. Trawę jeszcze lekko tutaj zabezpieczymy, nie? Pewnie. Tak, jest mięciutko, także nie ma piachu. No i bekowe zdjęcie trzeba zrobić koniecznie. Dobra, skarpie na spinning. Patrz, 80 cm, taka prawie że metróweczka. Słuchajcie, tutaj się zapięło o trawę, o kotwicę już. Dobra, mamy zdjęcie zrobione, także nie ma co rybki męczyć. No piękne, nie? I takiego na spławik tutaj można złowić. Ja podobnego złowiłem. Poszedł. Ale ręce te w śluzie, nie no. To najważniejsze, nie? No ale to takim szczupakowym to fajnie, a po karpiu. A teraz chłopaki wy, widzicie? No fakt faktem, nie tak to powinno wyglądać, nie zapysk, nie zaliczone, można powiedzieć, no nie jako... Nie ma się w ogóle chwalić, ale no chociaż... Nie, ale nagrywam, żebyście chociaż rybę mieli na filmie.
że tutaj ryby są na rzemieniu. Są, nie? Nie, no to, ale to z rzemień słynie, nie? Skarpi ładnych. I... Rzemień to jest w ogóle piękna woda, to pochwalę, bo to jest woda PZW dzierżawiona przez Polski Związek Wędkarski w Rzeszowie, ale jest to woda zadbana przez ludzi. Tutaj jest gospodarz, tu jest Stachu gospodarzem, on o to dba. To są konkretni ludzie, konkretne zarybienia za swoje prywatnych pieniędzy. Krzysiek przecież ile tutaj ryb wpuścił, macie to nagrane i to jest przykład takiej wody, gdzie po prostu tak powinno być. Tutaj widzicie młodzież, że tu jest prężnie działająca szkółka wędkarska. Oni tutaj po prostu pomagają tym dzieciom nawet. To nie jest tak na niektórych zbiornikach, że straż, wielcy komandosi ze straży społecznej dzieci gonią z wędkami, tylko tutaj się dzieciom pomaga, dzieci się wpuszcza, po prostu jest to promowane. No i tu w samych suplementach, nie? Też trochę się rozpłynę, bo jak mówię, jak jest coś dobrego, to wam mówię, że jest dobre i fajne. Szkoda tylko, że to jest praktycznie chyba... Znaczy na pewno to jest numer jeden, jeżeli chodzi o łowiska w Rzeszowie. Szkoda, że chyba jedno już zostało. W Wyryni tam był problem. W Wyrynie jeszcze bardzo lubiłem, ale tam problem z przyduchą był, ryby padały. No i ten rzemień tylko został, nie? I właściwie powiem wam, że ja opłacam, bo ja nie jestem członkiem Rzeszowa, bo się wypisałem, bo się nie zgadzam z mnóstwem rzeczy, ale nie o tym teraz chciałem mówić. Mniej więcej tylko dla rzemienia jeszcze opłacam, robię dopłatę na cały okręg rzeszowski, nie? Bo opłacam osobiście cztery okręgi, Kuba zresztą też. Szkoda gadać, nie? No, nie chcę psuć tego filmu. Jak ktoś chce dużo łowić, no to wiesz. Jak ktoś chce dużo łowić i jeździć tam, gdzie są ryby, to musi tak niestety zrobić. Dobra, ale nie chcę o tym gadać. Dzięki Kubie jest ryba, więc zrobię z tego wyjazdu film. I ponagrywam wam na pewno jeszcze jakieś przynęty. Kuba mówił, że ma fajne w samochodzie, to wam pokażę spinningowe, takie co ja na co dzień na takie duże nie łowię, nie? Mam duże, to... większe, mniejsze. Mam sobie dzisiaj za... Dzisiaj wziąłem w sumie wszystko na temat castingu, nie? Także... Spoko, możemy mu cały casting, multiplikatory, wędki castingowe wziąłem. Ja bardzo dużo wolę, preferuję te wędki castingowe z multiplikatorami, ale do większych gramatur, typu 30 gram w górę, wszystko już mam w kaście, nie? Tam okoniowe, jakieś sandoczowe, lekkie. Uwaga, zaraz zostaniemy zaciepieni. To jeszcze zostałem przy stałych kołowrotkach, ale po prostu ja jestem wędkarzem, który lubi finezję, delikatność, lekkość zestawu i... Poszedłem dlatego między innymi to. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze pokazać chociaż jakiegoś niedużego szczupaka dla was, no bo to karp to w człowie za grzbiet to w ogóle nie ma o czym mówić, nie? A wiemy, że tutaj szczupaki są i naprawdę ładne są. Próbujemy. Dokładnie. Ja sobie zmieniam. No zmień, bo to jest na Wisłę. To jest zboleniowy na Wisłę. Tu dosyć płytko jest, dlatego to musi, wiesz, nie może pod nie też grzać. No. My tu gadu, patrzcie jaka tutaj nora, bo coś właśnie nadepnąłem na coś takiego jak kretowisko, ale to chyba kretowisko nie jest, bo to jest za duże. Stawiam, że to... Popatrzcie, w porównaniu do palca jakaś chyba nornica to wykopała. Bo myszy to też raczej nie będą. Chociaż, jak to są takie kretowiny, może jakiś spasiony kret. Cholera. Cholera wie. O, karp znowu się tam rzucił. Dalej, ten naleśnik. No mam dwie wędki, także sobie na zmianę. Troszkę większą, mniejszą rzucam. I zobaczymy. Czasami są dni właśnie, że nawet nieduże szczupaki, takie lekko wymiar, lekko powiedzmy wymiaru, wolą takiego większego przyładować. A i się nie zdziwię, jak przepłyną bez ruchu takiego, a później rzucę tak i przywali, nie, ten mniejszy. Tego trzeba zmieniać, kombinować kolory, dwa różne. Chłopaki na szczęście cały czas małymi łowią, to jak ryba będzie zainteresowana mniejszymi, to też to zobaczycie. A to jest kwestia momentu, pstrygi, może gdzieś któryś krzyknie, jest, jest, co nie może znowu. Nie, za to podniecę. No piękna ryba, zobaczcie. Takie rzeczy też się zdarzają. To komuś chyba musiało jakiemuś wędkarzowi uciec. Tam krzaki wrzucimy, to nie? No, później weźmiemy to do kosza. Na razie tutaj zostawa, później to weźmiemy. Na bok, uwaga, położę. No. O rzemień trzeba dbać. Szczupak. Tak. Tak. Zmieniasz? No, nic nie wiem. A ja teraz pomiję to. Ale nie poddajemy się. Nie no. To tu jest o tyle dobrze, że ryby są, nie? Tylko chyba nie są głodne. Jeszcze jeżdż, wiesz, jeszcze jesień też moment. Taka się nie zaczęła za bardzo. Widzicie, na drzewach są liście. Tam też takie. Patrzcie, jak tutaj coś płynie na wodzie. Szerszeń? Ty, to turkuć chyba. Co to turkuć? Czekaj. Zaczepić go? No poczekaj chwilę. Ja zrobię zooma, co to jest. Wydaje mi się, że to jest turkuć podjadek. Nie, co to jest? Turkuć! To jest turkuć podjadek. Doskonała, nie wiedziałem, że one pływają. On też, koło nas też takie było właśnie. No to nie szerszeń. Taki predator.
Kuba zmienia przynętę, to sobie pozwolę tutaj zaglądnąć. Jakie przynęty? Popatrz, Kornel, to ten węgorz. Nie węgorz. To nie jest węgorz? Węgorz. To jest takie mniejsze, bo czekaj, większe, chcesz? No pokaż, jakie masz ciekawe. A co to jest? To też taka imitacja węgorza jakby. A, bugarski, tu masz. Aha. Inne duże, 19. Patrz, Kornel, tutaj jakie są wielkie. Wielkie to się tu zaczynają dopiero, Łukasz. A ty już masz gotowe wszystko pouzbrajane? No. Patrz, Miko, jakie przynęty. Ale ogromne. A to co to? Ale kurde, wypas. O, tam już jest uzbrojony, ten jeszcze nie uzbrojony, bo mam... Mhm. Zawsze mam po dwie gumy kupuję, jedną uzbrojoną, drugą nie. Bo aha, często... bo ty kupujesz już uzbrojone. Nie, sam sobie wszystko robię. Samo, tutaj mam taką samą, tylko uzbrojoną, nie? Aha, i po prostu jak się ta guma niszczy, to tylko zostawiasz sobie... Na przykład, albo bardzo często mam jedną gumę na przykład na główce jakiejś lekkiej, 5-10 gramów, znaczy na wkrętce, a drugą na samym wkręcie bez obciążenia, że mam na dwa jakby różne wody, nie? Że aha, tutaj kuma. Mogę łowić wody na przykład tak jak głowie, bo łowimy u nas w okręgu albo na bardzo płytki, takie 1,5-2 metry, wtedy bez obciążenia łowię sama wkrętka, bo tak jak tutaj są same wkrętki, ewentualnie w brzuch wbijam balanser, gdzieś tutaj też... Był tutaj, o, tutaj, tutaj na tej, te, o tutaj na tej jest. O, aha. Lekko sobie obciążyć, jak jest troszkę głębiej, zakładam jakąś główkę, piątkę, czwórkę, dziesiątkę, siódemkę, nie? Żeby troszkę schodziło na dół. O, dżerkiem może, teraz... Dżerka założę. No dzisiaj jeszcze nie mówiłeś na dżerki. Tak. Teraz ja założę dżerka. Ja kiedyś tutaj na dżerka złowiłem sandacza, co najśmieszniejsze. Czekaj, na Jacka. Jacek kupił sobie pierwszy raz casting, nie? I tak go rzucał. Ja mówię, to daj, rzucę sobie kilka razy. I chopie trzeci rzut, puch, sandacz. No, a nie umiem prowadzić, nie wiesz, no jakoś specjalnie nie trzeba umieć, nie? Później wieczorem, znaczy może nie tyle, że wieczorem, to łowimy za szczupakami, to po południu nie wiem, czy ty będziesz tyle, ale ja sobie też za sandaczem zostanę. Mam przynęty sandaczowe, porzucam coś za sandaczem. Zobaczymy, ile moje chłopaki wytrzymają, także no na razie siedzimy, nie? Też mam też. No, a która jest godzina? Też takie duże, tylko naturalne kolory. No. No, każdy wszystkie płotne. Piękne. Może takie realistyczne. Taka płotna na przykład. A, piękna. A to z jakiej firmy to jest? Savage Gear. A, Savage. Oni właśnie chyba najbardziej takie realistyczne robią, nie? Mhm. I tu jest też ten balanser. Tak. Bo tu już widzę, że ten trochę się rozpruł. Ej, cicho chłopaki! Tak, znaczy no to jest problem właśnie, jak są miękkie gumy. Mhm. I jak są miękkie gumy, fajnie guma pracuje, ale po prostu się rozwala, prawda? No, kilka razy się powkłada kotwicę, kilka razy się powkłada pin. Jest to wszystko, no już wiadomo, rozklejone. No. Można to fajnie, są takie małe te... Nie mówię, żeby to kleić, bo to klej to tam. Ale są takie małe lutownice. Aha. Takie, że się tutaj nawet na baterię czy coś, że wkładasz, lutownicą rozgrzewasz gumę, wiesz, sklejać i gumę, tak można naprawić. Więc, no to już by się przydało, bo tak tutaj rozpływa się... A złowiłeś w ogóle na nią coś? Właśnie to jest ten moment. Tak mi się ta guma podoba i nawet dużo na nią łowiłem, w życiu nie miałem na to ryby. No, tak jak na te duże inne naprawdę są ryby, nie? To nie to, że ja mam przynęty, na które nie łowię, bo są ślady zębów, pokazywałem ci tam, nie? No, dużo. No, no. Ale no na to po prostu łowiłem fajne gumę, bardzo mi się podoba, ale ryby na to żadnej nie złowiłem, także nie wiem. Może przyjdzie odpowiedni czas jeszcze na nią, nie? Może tak. No trochę widzicie, sprzętu jest, także... Tu na tej żółtej też mam fajnie, nie wiem czy na tym, to wiadomo, że zaraz urwie tą gumę i jest inna. A na którejś, o tutaj, ale to chyba nie to. A to żółte to jest małe, tam się sprawdza ten pomarańczowy kolor. No to jakiś mały szczupak też był zęby, ale miałem taką którąś, o nie, tutaj na tej, o też tutaj dziury porozwalane. No sprawdzają się te gumy, no. Po prostu, że wiesz. Łówmy i będą wyniki. Słuchajcie, Maciek ma rybę. Maciek ma rybę. Chyba sandacza. Mikołaj krzyczy, że sandacza. Spokojnie. Co, sandacz? Ale jajca. Słuchajcie, dobiegłem. Kurde, sandacz. Patrzcie. Na taką gumę. Pięknie. Robimy zdjęcie. Chodźmy może tam. Nie, no po co tutaj? Ty sandacza ma. Ty patrz, jakiś kapnięty ma ogon, nie? Dobra, no i zobaczcie. Taki sandacz. Prawidłowo chwycił za pysk. No i co, panowie? Musicie go odhaczyć. Daj, odhaczę. Ale zęby ma. Ale zły. Zły. Ale się wpiął. Pomożemy chłopakom. Dobra. Czekaj, weź sobie wymita. Gratulacje, panie kolego. Ile on podchodzi? No, 50. Wymiarowy na 100%.
Dobra, wypuszczaj go, Maciek. Rękami chcesz wypuścić? Czy podbierakiem? Podbierakiem ci chyba łatwiej będzie. Lepiej, bo tu daleko do brzegu jest. Dobra. No. Uważaj na wędkę, nie chodźcie po niej. Odpłynął? Dobra. No i co? Fajnie? No. Żółwik. Brawo. Kosmos. No, a właśnie, bo Kuba założył Maćkowi przypon, bo on miał stalkę taką metalową i z fluorokarbonu chyba, tak? Znaczy... Założyłeś mu, bo ja nie patrzyłem. Ja mu założyłem fluorokarbon, no, tak. I fluorokarbon. To jeszcze miał ten, tak zawiązany, że w ogóle mu odwiązał się tam agrafka, no, czy coś. Ja mówię, nie, no tak nie będzie, jesteśmy na fajnym zbiorniku, że ryby są. Wziąłem, zawiązałem dokładnie cały fluorokarbonu przypon moimi węzłami, moimi agrafkami. Bo wiecie co, bo teraz by było najgorsze, gdyby właśnie dziecko miało, kurde, rybę i przez głupi węzeł by mu spadła, nie? No to jest najgorsze, co może najgorsze, być. Najgorsze, no. Ale widzisz, godzin... jak się udało wtedy? No. Super dzień, powiem wam, no. Pierwsza ryba taka zaliczona już poprawnie i to sandacz, profesor, proszę. Rzadko kto sandacze łowi, a tu udało się. No nic. Jeszcze połowy trwają, uśmiech mam na twarzy. Czekamy na następnych łowców. Wiatr się zerwał, zobaczcie. Liście lecą z drzew, zaczyna się jesień. Złota polska jesień, piękna. Fajnie tu jest, klimatycznie, fajna woda. Fajne ryby. Pokażę wam jeszcze od razu, jak Kuba zwinie, jak teraz założył taką ala płoć wymieszaną z okoniem, taką przynętę Berkleya fajną. Pokażę Zilla, wam. Dokładnie. Jak? Zilla 18 Zilla cm. Zobaczycie, jakim robi wir w wodzie. No, znaczy jakiś szczupak się temu oprze. Nie, przynętę nagrywam. Fajne. Co, idziecie w te zaczepy? Mhm. Tylko uważaj, naprawdę, Miko, bo tam łatwo jest. Zmieniam. Łatwo jest urwać. Przywiał nam ten wiatr deszcz, rozpadało się. Kuba miał zaczep, ale odstrzelił. Kornel też miał zaczep, ale odstrzelił tylko na drzewie. I co, idziemy na fajną miejscówkę szczupakową, także wam to jeszcze zaznaczę. Chcę jeszcze jedno fajne miejsce pokazać. I powiem wam tak, jeszcze odnośnie Kuby sprzętu, bo on ma rewelacyjny sprzęt z górnej półki, bo przed chwilą właśnie rozmawialiśmy. Żeby na taki sprzęt łowić, to ja wam zawsze jestem zwolennikiem pokazywania tanich rozwiązań budżetowych. Zwłaszcza osób, które zaczynają łowienie, bo to nie jest sztuka, jak zaczynacie łowić i wykupicie wędkę, która kosztuje 1500 zł na przykład, koło wortek za drugie tyle, to wy nawet nie docenicie tego, co macie i wy nawet nie będziecie świadomi, czy wy tego w ogóle potrzebujecie. Idę do auta zmienić wędkę, bo tu ten... Spoko, ale tak samo Kuba zaczynał i tak samo ja zaczynałem, o, ale leje, że słuchajcie, myśmy zaczynali od jakichś teleskopów ruskich, i naprawdę od dzieciaka żeśmy latami do tego dochodzili, co nam się w wędce podoba. Czy chcemy mieć bardziej miękką, czy bardziej sztywną, jaka długość nam odpowiada, bo jak przeżyjecie takich wędek, powiedzmy 10, to myślę, że 11 możecie sobie zaryzykować, kupić coś fajnego, jak już wiecie. A chociaż wiadomo, są tacy, co nie musicie też kupować tych wędek, bo wystarczy nad wodą, że wędkarzy poprosicie, żeby wam dali chwilę porzucać, ale jeden rzut też o tym nie świadczy. To trzeba tych rzutów trochę jednak wykonać, trochę z tą wędką poobcować, tak myślę, że 15 minut to jest takie minimum, żeby poznać sprzęt czy kołowrotek. No i do tego was zachęcam, aczkolwiek taki sprzęt też jest, też można łowić. Wszystko jest dla człowieka, nie? Tylko z umiarem, o, wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Czas na patenty, dział patentów. No opowiadaj, Kuba. No bo tak jak wam opowiadałem, nieraz mam różnie podbrojone przynęty, sam wkręcik na płytką wodę, albo w jakieś główki tutaj cięższe na głębszą wodę, no a jak mam wkrętkę, pustą wkrętkę na bardzo płytką wodę, a jest na przykład troszkę w głębsze miejsce pójdziemy, to dokładam oliweczkę, 5 gramów, 4 gramy, różne. Widzicie, bo to tak, jak niektórzy nie kumają, bo to tu tutaj jest, normalnie zawsze jest główka taka, tak, jigowa, bo nie? Tu balansera nie wkręcimy, bo jest za wąska guma na przykład, aha, widzicie? Dlatego fajne, taki patencik. Byle skutecznie, nie? Trzeba świadomie łowić dlatego, nie? Ale nam słońce teraz wyszło, to z jednej chmury tak wszystko zlało. A naprawdę, zobaczcie, jak polało chwilę. Wszystko mokre, o, nawet tutaj widać po tych liściach. Taka zmienna pogoda, a tutaj niebo, zobaczcie. Takie, a tutaj takie. Takie i takie. Możecie wybrać sobie, po której stronie chcecie łowić. Te brzegi są ważne, żeby tutaj obłowić, bo często chłopaki właśnie one czekają, bo są nauczone tutaj, że wędkarze wypuszczają jakieś karasie, leszcze z federa. Większość ludzi na feder łowi jednak. I one je wtedy atakują, nie?
To jest fajna miejscowa. Chłopaki biczują. Wcześniej byliśmy, to jest jedynka, tam mówiliśmy, cały ten brzeg przeszliśmy. No i teraz tutaj. Ten fragment przynajmniej jeszcze zrobimy. Mamy, godzina nam została łowienia. Ostatnia nadzieja na zębatego potwora. Przeszliśmy tutaj kawałek. Tutaj Kuba rzuca tam kornel, idzie, ale nie to wam chciałem pokazać, tylko patrzcie. Tutaj za nami jest łąka taka odgrodzona. Jakie kanie są. Chyba kanie, tak z daleka mi się wydaje. Zaraz przybliżymy. No kania. Naprawdę duże. Raz. Zobaczcie. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Co? Patrzcie. Tam komory jeszcze są. To znak, żeby jechać na ryby. Wiecie, co, wiem jak tu wejść, bo tam można wejść, nie? I te kanie zerwać. Ale mi się nie chce. Ale bym zjadł. No nie, i deszcz. Jesus Maria. Dobija godzina 15, także od 11.30 byliśmy. 12, 13, 14, 15, o, 3,5 godziny. Pogoda jest taka, o, zmienna. I możliwe, że przez to, patrzcie, teraz ja zacząłem nagrywać i znowu idzie chmura i znowu leje deszcz. Także możliwe, że to nam też utrudniło kontakt ze szczupakiem, nie? No sandacz, super, Maćkowi się udało, karp przyłów nie liczy się, ale jest zaliczona jako ryba. I tyle. I tym miłym akcentem zmierzamy do brzegu. Także jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, a wiem, że dużo ludzi dotrwało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj. Kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach, a nowych filmach zwykle piątek 19, bo zaczyna się w piątek 19 na kanale Łowca. I ostatni raz z rzemienia ryby, 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 cześć! Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd. Następnym razem będzie lepiej. To ostatnio połowiłeś, to nie zawsze się łowi ryby, to nawet. Dobra, chowam kamerę, bo leję.